Czy masz problem z wrastającymi paznokciami? Czujesz ból przy noszeniu butów? Jeżeli tak, wypróbuj domowe sposoby, by się ich pozbyć. Czy dokuczają ci wrastające paznokcie? Dolegliwość ta jest nazywana w medycynie onychokryptosis. Pojawia się, kiedy paznokieć, zazwyczaj w palcach u nóg, wyrasta pod skórą. Najczęstszą przyczyną wrastających paznokci jest zbyt ciasne obuwie, jednak może być również pojawić się m.in. w rezultacie przeciążenia stóp, zakażenia grzybiczego lub urazu. Wrastające paznokcie rzadko stanowią poważny problem zdrowotny, jednak konieczne jest stosowanie prawidłowych zabiegów w celu uśmierzenia bólu, usunięcia zaczerwienienia i nadwrażliwości skóry w tej okolicy. Ponadto zabiegi usuwają również bakterie i mikroorganizmy chorobotwórcze, które mogą w niektórych przypadkach spowodować infekcje i inne komplikacje. Na szczęście istnieją 100% naturalne i skuteczne sposoby leczenia tej dolegliwości. Poniżej przedstawiamy 5 doskonałych metod na wrastające paznokcie. Nie wahaj się ich użyć, jeżeli masz ten problem. Jeden. Czosnek i oliwa z oliwek. Naturalny balsam z czosnku i oliwy z oliwek skutecznie leczy wrastające paznokcie, a także chroni przed infekcjami, które mogą się pojawić. Składniki balsamu pomagają odbudować uszkodzoną skórę oraz tworzą barierę ochronną przed zarazkami i bakteriami. Składniki. 1 ząbek czosnku. 1 łyżka oliwy z oliwek. 16 g. Przygotowanie. Wyciśnij czosnek przez praskę i wymieszaj z oliwą z oliwek do połączenia składników. Przygotowanie. Posmaruj tak przygotowaną pastą wrastający paznokieć i pozostaw na 40 minut. Następnie spłucz wodą. Powtarzaj czynność 2 razy w ciągu dnia do ustąpienia objawów. Przeczytaj także: maść na żylaki domowej roboty, czosnek i cytryna. 2. Olejek z aloesu i drzewa herbacianego. Ten roztwór zawiera 2 składniki o silnym działaniu antyseptycznym, które chronią skórę przed zniszczeniem spowodowanym przez wrastający paznokieć. Odbudowujące i nawilżające działanie olejku przyspiesza regenerację komórek skóry i ułatwia prawidłowy wzrost paznokcia. Składniki. 2 łyżki żelu z aloesu, 30 g. 6 kropel olejku z drzewa herbacianego. Przygotowanie. Należy wymieszać żel z aloesu z olejkiem z drzewa herbacianego. Stosowanie. Posmaruj palec z wzrastającym paznokciem, nie spłukuj. Powtarzaj czynność 2 razy dziennie do ustąpienia objawów. 3. Sok z cytryny i miód. Mieszanka miodu z cytryną przyjmowana doustnie to powszechnie znany sposób na wiele dolegliwości, ale warto również wiedzieć, że jest to również doskonały środek do stosowania zewnętrznego, m.in. na wrastające paznokcie.
Ponadto silne działanie antybiotyczne tej mieszanki zapobiega infekcjom, ma także właściwości przeciwbólowe oraz redukuje zaczerwienienie skóry. Składniki: 2 łyżki soku z cytryny, 20 ml, 1 łyżka miodu, 25 g. Przygotowanie: przelej sok z cytryny do miski i wymieszaj z miodem. Stosowanie: posmaruj wrastający paznokieć tak przygotowaną pastą i pozostaw na 30 minut. Spłucz ciepłą wodą i powtarzaj czynność 2 razy dziennie. Stosuj do ustąpienia objawów. Napar z nagietka. Przeciwgrzybicze, antybakteryjne i przeciwzapalne właściwości nagietka sprawiają, że jego napar to łagodny i skuteczny środek na wrastające paznokcie. Stosowany bezpośrednio na skórę pomaga odbudować uszkodzoną skórę. Składniki: 3 łyżki kwiatów nagietka, 30 g. Dwa szklanki wody, 500 ml. Przygotowanie: najpierw zagotuj wodę i wrzuć do wrzątku kwiaty nagietka. Gotuj na wolnym ogniu przez 3 do 5 minut. Następnie odstaw do ostygnięcia, przeceć i wlej do miski. Stosowanie: mocz stopy w naparze przez 15 do 20 minut. Powtarzaj czynność codziennie do ustąpienia objawów. Ocet jabłkowy na wrastające paznokcie. Po pierwsze, ze względu na wysoką zawartość naturalnych kwasów, ocet jabłkowy pomaga regulować pH skóry i przyspiesza jej gojenie w przypadku infekcji. Ponadto dzięki właściwościom przeciwzapalnym, ocet jabłkowy skutecznie zmniejsza opuchliznę, a także łagodzi ból spowodowany przez wrastające paznokcie. Składniki: 1/2 szklanki octu jabłkowego, 125 ml, 3 szklanki wody, 750 ml. Przygotowanie. Pierwszym krokiem jest podgrzanie wody, następnie należy ją przelać do miski. Na końcu dodaj ocet jabłkowy i dokładniej wymieszaj. Stosowanie: mocz stopy w misce z wodą i odstęp przez 20 minut. Powtarzaj czynność codziennie do ustąpienia objawów. Masz problem z wrastającymi paznokciami, odczuwasz ból przy chodzeniu w butach? Jeżeli tak, nie wahaj się użyć domowych sposobów, by się ich pozbyć. Z drugiej strony, należy skonsultować się z lekarzem, jeśli mimo ich stosowania problem nie zniknie.